Piwo 26 zł, szklanka coli 20 zł, lampka wina 13 zł, hamburger i garść frytek 40 zł, masło 20 zł, sucha bułka i to mała 3 zł 20. To drogo czy bardzo drogo? Witam wszystkich. Na początku chciałem podziękować za 2000 subskrypcji, także bardzo dziękuję. Na wstępie pokazałem Wam ceny, które obowiązują na kempingu Biela Uwala w miejscowości Funtana koło Porecza na Istrii. Za chwilkę zobaczycie film z cenami z supermarketu Plodine, który jest dość popularny w Chorwacji, a był usytuowany niedaleko właśnie kempingu. Ceny będę Wam przeliczać po kursie 4,35, bo taki obowiązywał mniej więcej w czasie naszego pobytu, czyli w dwóch ostatnich tygodniach czerwca. Na zakończenie powiem Wam, w którym sklepie można zrobić nieco tańsze zakupy, ale z pewnymi ograniczeniami, a także zaprezentuję Wam ceny takich podstawowych dań, które można spotkać w Chorwacji w tym sezonie. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Jabłka euro 60, gruszki 2 euro, czosnek euro za główkę, cebula euro za kilogram, kapusta 70 centów za kilogram, ziemniaki młode 1 euro, pomarańcze euro 50, granat 5 euro za sztukę, a rozkwinie euro 50 za kilogram, winogrona 2,50, banan euro 50 za kilogram, arbuz od 59 centów za kilogram, buty do wody 9 euro, woda Jana 1,5 litra 1 euro, smakowa euro 30, pomidory euro 60, papryka 2 euro za kilogram, ogórek 50 centów za kilogram, cukinia 80 centów, marchew 1 euro, sałatki i dodatki do obiadów od 2,50 do 6,50 za kilogram. Marynowane warzywa 10 euro za kilogram. Oliwki od 13 euro za kilogram. Sery od 12 do 38 euro za kilogram. Wędliny od 7 do 28 euro za kilogram. Kiełbasa 8 euro. Sery paczkowane od 3 euro za paczkę 100 gramów. Najtańsze masło 2,50. Jogurty od 80 centów. Smakowe mleka euro 50. Soki 100% 1 litr od około euro 30. Napoje wieloowocowe od 90 centów. Słone przekąski od euro 60. Cukierki paczkowane i żelki od 70 centów. Czekolady od euro 40. Ciastka kruche od 1 euro za opakowanie. Likier gruszkowy 1 litr 9 euro. Paluszki od 1 euro. Chipsy powiedzmy bezfirmowe od 1 euro za opakowanie średniej wielkości. Lejsy od 2 euro. Chio podobna cena. Ryż od euro 50 do 5 euro. Olej od 1,5 euro za litr. Oliwa z oliwek, półlitrowa od 10 euro, litrowa od 12 euro. Makarony Barilla od 2 euro. Inne makarony od 1 euro za opakowanie. Sosy Barilla od 3,30. Mąka od 80 centów. Zupy w proszku 1 euro wzwyż. Pomidory w puszce od euro 50. Passata 750 gram 2 euro. Paszteciki od 1 euro. Konserwy rybne 90 centów wzwyż. Płatki Nesquik 5 euro. Inne 4 euro. Kakao Nesquik 200 gram 2,60. Mleko od 1 euro. Mięso mielone 500 gram 4 euro. Mięso wieprzowe na wagę od 5 do 12 euro za kilogram. Salami paczkowane 2,50. Prosciutto 100 gram od 3,50. Warzywa mrożone od 2 euro.
Red Bull w puszce euro 70. Whisky Johnny Walker od 15 euro. Wódka 07 od 9 euro. Gin od 16 euro. Wina od 3 euro za butelkę albo 4 euro za dwulitrową butelkę plastikową. Ice Tiana, pół litra euro 10, litr euro 60. Soki owocowe w butelkach, pół litra 1 euro, 1,5 litra euro 60. Napoje gazowane 1,5 litra od 1 euro. Kola dwulitrowa 2,20. Piwo Karlowaczko w puszce euro 45, podobnie jak i Pan, Ożujsko czy też Laszko. W butelce euro 20, dwulitrowe w butelce plastikowej 3,60. Karlowaczko w czteropaku 5,19 euro. Ożujsko 7,49 za 6 puszek. Sery paczkowane 100 gram od euro 50. Wędliny paczkowane od 2 euro. Elementy kurczaka od 7 do 10 euro za kilogram. Cały kurczak 3 euro za kilogram. Chleb 1,5 euro. Bagietka 1,5 euro. Rogaliki nadziewane od 1,5 euro do euro 90. Bułka mała, kajzerka 20 centów. Nutella 400 gram 4 euro, 750 gram 6 euro. Miód od 4 euro. Kinder Bueno euro 10. Kawa Jacobs rozpuszczalna 200 gramów 9 euro. Nescafe ta sama cena. Kukurydza w puszce od 90 centów. Bondi Well euro 50. Oliwki od 2,90 euro. Keczupy i sosy od 2 euro. Cukier euro 20. Papier toaletowy od 25 centów za rolkę. Właśnie poznaliście ceny, jakie obowiązują w supermarkecie Plodine. Jeżeli chcielibyście nieco zaoszczędzić, a robicie duże zakupy podczas wakacji, no to można polecić taki supermarket, który nazywa się Eurospin. Co prawda ceny są niższe o 10-15% mniej więcej, to wadą tego sklepu jest to, że nie spotkacie tam typowo chorwackich wyrobów, chociażby piwa, na przykład Karlowaczko, czy Ożujsko, czy też innych rzeczy, które są typowe dla właśnie sklepów typu Konsum, Plodine, czy innych chorwackich supermarketów. Asortyment jest w pewnym stopniu ograniczony, natomiast podstawowe wszystkie rzeczy kupicie nieco taniej. Przejdźmy więc do cen w restauracjach. Oczywiście te, które podam Wam ja, mogą nieco się różnić od tych, które spotkacie, bo restauracje w zależności od lokalizacji czy klasy obiektu mogą mieć różne marże i te ceny mogą się nieco różnić, ale powiem Wam, ile kosztują typowe dania w typowych barach i restauracjach nad Chorwackim Morzem. Zacznijmy od zup. Ceny kształtują się od 4 do 5 euro. Pizza o średnicy około 28 cm kosztuje od 10 do 15 euro. Cevapcici, czyli taki typowy fast food chorwacki, to kwota około 15 euro, oczywiście z dodatkami typu frytki, jakaś surówka. Spaghetti kosztuje od 10 do 12 euro, chyba że zamówicie sobie spaghetti z truflami, no wtedy zapłacicie około 15 euro. Hamburger to koszt około 8 euro, jeżeli doliczymy sobie do tego frytki, trzeba będzie dopłacić około 2-3 euro, natomiast kupując samą porcję frytek, zazwyczaj kosztują one 5 euro. Dania z wieprzowiny typu kotlet czy jakaś pieczeń to cena około 15 euro. Podobnie kształtują się ceny dań z kurczaka. Tu oczywiście również mówimy o daniu z dodatkami. Mięsny talerz dla dwóch osób, który zawiera różnego rodzaju właśnie pieczenie z wieprzowiny, również kilka sztuk cevapcici czy plejskawice, to koszt około 20 do 25 euro. Stek wołowy jest już nieco droższy, bo kosztuje od 25 do 30 euro.
Sałatki to koszt od 6 do 12 euro, w zależności od składu oczywiście i jej wielkości. Risotto kosztuje od 15 do 20 euro. Dania rybne od 20 do 30 euro dla jednej osoby, natomiast taki talerz dla dwóch osób składający się z dań rybnych to 50 euro. Owoce morza kosztują od 15 do 30 euro za danie. To tyle, jeżeli idzie o dania główne. Jeżeli chodzi o desery, a głównie lody, no to za gałkę trzeba liczyć około 2 euro za jedną sztukę. Natomiast ceny napojów kształtują się następująco. Piwo półlitrowe od 4 do 6 euro. Lampka wina od 1,5 euro. Natomiast cola, Fanta, Sprite czy soki, mała butelka kosztuje zazwyczaj 2,50, a duża szklanka z lodem i z cytryną, powiedzmy, to koszt 4-4,5 euro. Dodam tylko, że w wielu miejscach akceptowana jest tylko gotówka, więc dla osób, które korzystają często z kart, warto to wiedzieć i wcześniej zaopatrzyć się właśnie w tę gotówkę. Jak widzieliście, ceny do niskich nie należą. Oczywiście Chorwacja nigdy tania nie była, ale zachowywała pewien dystans do, powiedzmy, Włoch czy Francji, natomiast w tej chwili już ich chyba dogoniła. Możecie sobie to porównać z cenami, które przedstawiłem Wam w poprzednim moim filmie, a dotyczyły one cen z Włoch w roku 2023. Tutaj do góry, jak spojrzycie, dam Wam linka. No cóż, takie ceny obowiązują, do nich trzeba się przyzwyczaić, taniej nie będzie. Także mam nadzieję, że w pewnym stopniu Wam pomogłem albo w zaplanowaniu, albo w zorientowaniu się chociażby w tychże cenach. Jeżeli film się podobał, to poproszę o kciuk w górę. Nie zaszkodzi oczywiście subskrypcja, za którą będę bardzo wdzięczny. A ja zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Następny będzie właśnie z kempingu Biela Uvala, który Wam zrecenzuję. Pozdrawiam.